Dziękuję. To jest nasza wzajemna trzecia robota nasza. Po szczurze, po gąsienicy opłoką. To jest trzecia nasza robota. Chciałam podziękować Asi niesłychanie bardzo, bo wykonała potężną, bardzo mądrą pracę tutaj właśnie. I Guzik, tobie też serdecznie. Grzegorz Guziński z Patrykiem Stawińskim, którego nie ma, który ma koncert w Szczecinie. Chłopaki zrobili muzykę Homo Sapiens, która kręci, która kopie. Jeszcze chciałem też podziękować niezmiernie, bo my tak w ekipie tutaj zasuwaliśmy Elwie Gawron, która była z nami cały czas, w sklepach, która chyba bardzo serdecznie. Chciałem jeszcze bardzo istotna kwestia, proszę Państwa. Ten spektakl powstał dlatego, że pan dyrektor Wojciech Zieliński zaakceptował tę produkcję. Obie formy są dozwolone, pan Miodek rzekł słowo na niedzielę i ja to słyszałem na własną uszy. Dobra, ale dziękuję panie dyrektorze, bo to dzięki panu też, że pan to ruszył. Bardzo serdecznie. Dzięki serdeczne Ewie Wojciechowskiej, bardzo dziewczyną z promotion, Oli, Iwonie, wszystkim, którzy pracowali, dziewczyną z pracowni krawieckiej, dzięki chłopakom technicznym, którzy w bazie, która wbudowała nasz wózek, nasz billboard, Go Hero Go. Bardzo serdeczne dzięki mojemu teatrowi, który tu się przyczynił do tego przedsięwzięcia. Chłopaki Stawiny, a tu jest teraz przekonawcy. Dzięki Krzychu, Marek. Dzięki! Kuba. No już powiedziałem, obsługa, szanowni panowie, obsługi sceny z Arkiem, Brandysem, z Robasem. To wszystkim, naprawdę przepraszam. A proszę. A ja już nie mam kogo wymieniać, bo już Grzegorz wszystkim podziękował, więc ja się podłączam i dziękuję również bardzo wszystkim, którzy tutaj z nami pracowali. Moniki nie wymienił. Monika bardzo. Bardzo się pracowała. Ja bym chciała bardzo podziękować Grzegorzowi, ponieważ gdyby mnie nie zaprosił, to mnie tu nie było. A ta trzecia nasza praca mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że chcę jeszcze z sobą, więc bardzo dziękuję temu panu, ponieważ on jest niezniszczalny. Dziękuję.